Witajcie, kochani. Jesteśmy na 12, czy może w 12 podróży do źródła boskiego Etta. Będę nazywała Etta, bo Etta jest takie, Etta, bo Izabel zwróciła uwagę parę razy i tak też oznacza Etta. Simone już jest w podróży w tym czasie. Dzisiaj mamy 9, to jest niedziela świąteczna, 9 kwiecień 2023. Przedtem dat nie mówiłam, bo się spotykamy co niedzielę. Ale w tym czasie ja wam jeszcze coś przekażę, informacje, jeżeli chodzi o bazę u Rafaela, chodzi o laboratorium. Dlaczego Rafael nie wycina organów, tylko wszystko jest z energią i jest regeneracja? To ja wam wytłumaczę, przekażę wam teraz, żeby do jak najwięcej widzów dotarło. Kopia człowieka ukazuje się tam. Kopia posiada wszelkie informacje i całe ciało fizyczne, wszystkie organy. Jeżeli ktoś ma coś amputowanego, czy pierś, nogę, palca, czy wyrostek, czy żołądek, obojętnie jakakolwiek operacja ziemska była już dokonana, to na kopii to się znajduje, to nie znika. Na tym polega, na kopii człowieka jest wszystko. Dlatego ktoś miał amputowaną nogę czy rękę, czuje swędzenie i czuje tą nogę, bo ta kopia jest nałożona na ciało fizyczne. Na kopii jest wszystko. Dlatego na kopii, z kopii nikt nie wyoperuje żadnego organu, czy coś. Rafael nie operuje na kopiach, nie wycina nic, bo kopia musi wszystko posiadać, zawierać. To jest cała instrukcja informacyjna każdego człowieka i każdy jest unikatem. Pamiętajcie o tym. Dlatego wszystko, co jest zrobione, to jest regenerowane, niewycinane, żeby nikt nie oczekiwał, że do usunięcia jest to czy tamto i Rafael to uczyni. Na kopii nie jest nic wycinane, bo to musi wszystko zostać oryginalne każdego człowieka. To jest oryginał. Także ta kopia też odchodzi. To jest ta dusza, odchodzi, także wtedy w innych wcieleniach czy w powrocie ta kopia była upośledzona, bo by brakowało organów, nie może istnieć dalej. To chciałam wam to zapowiedzieć, zobaczymy gdzie jest Simone. Dalej Simone w Obistu. O, już są tak daleko, że już widzi tą planetę białą, bazę, zbliżają się, ta planeta robi się coraz większa, większa, im więcej się zbliżają. Także zobaczymy, jakie ci informacje. Mam parę takich punktów, ale zaczniemy od końcówki poprzedniego spotkania właśnie. Zawsze ja cieszę się, są przy tym emocje i radość. Informacje, które wam przekazujemy, są bardzo ciekawe. Są unikalne, jeszcze tego nikt do tej pory nie przekazał w ten sposób, jak my wam przekazujemy. I tu w niemieckim, kto se słucha, w językach albo w polskich. Już lądują na platformie, na planecie. Zimmer gelandet. Steig ab von Michael. I już platforma się zanurza w głąb planety. Laufen wir rein in den Planeten. I cała planeta to jest potężna baza. Nazywam białą bazą, ona jest biało-niebieska w tych odcieniach, ale nazywam białą. To jest potężna technologia i wszelkie informacje o portal. I już stoją przed portalem przejście na tą potężną halę, tam gdzie są. Już przechodzą. O, Izabel już oczekiwała, a dlaczego? Oczekiwała nas już, troszeczkę żeśmy się spóźnili, jak byliśmy umówieni, ale. Tam nie ma czasu, nie odgrywa roli, ale już czekała, cieszę się. I grüßet Isabel, danke schön, das duften wir wieder rein. Informacjone, dziękuję się u Izabel i pozdrawiam, że możemy uzyskać weitere informacje. Wie viel ist da heute Zivilisationen ungefähr?
Circa 50, sagtest du. 50? Mhm. No 50 cywilizacji uwija tam się cały czas na bazie różnych cywilizacji przyjaznych nam. I przechodzą w lewą stronę Isabel Simone Vesius i jej przewodnik duchowy Michael. Na lewą stronę, tam gdzie jest przygotowany fotel. Zobaczymy, jakie kolory ci będzie miał. Gut. Pytanie zaraz przyjdzie. To pytanie, jak zawsze, Isabel się mnie pyta, z jakimi pytaniami przychodzę. Jak pierwsze będzie zawsze po niemiecku i na polski wam tłumaczę. Ich komme auch weiter Besuch zum Gottesquelle Etta. Dann werde ich fragen von auch von Prominenten, von Menschen und so weiter, von den Bluttrinker, von den Menschen und so weiter. Das ist so eine Frage. Aber erst mit Etta. Und dann Simone weiß zuteil jetzt von meiner Reise heute nachts, ob deswegen, ob ich bin Zeitreisende, ich übertrete irgendwelche Dimensionen, weil ich komme immer zurück, ne? Aber ich weiß, ich bin immer auf der, für mich ist fremd, ich weiß nicht, wo soll ich zurückgeben, aber jemand bringt mich dort und jemand holt mich ab. Deswegen teraz ich sage polnisch und was geht, ja powiedziałam, że chodzi o Etta, powiedziałam, żeby była Etta, tak Isabel oznacza. Chodzi o człowieka, o prominentów, którzy potrzebują ludzkiej krwi do picia, albo to się adenochrom nazywa. I jeszcze inne rzeczy będę się pytała, skąd, w jaki sposób na Ziemi mamy diamenty, bursztyny. Skąd to pochodzi, z czego to jest? Spytam się, jak ta energia z boskiego źródła, jak ona powstaje, czy się tworzy, bo to jest ciągłość, tak? No, ale jako pierwsze idziemy umgehen via Isabel als erste, die dunkle Mächte wie die Klauen, diese Woche, so, wie heißt es, ist Muster, nie? Pytamy się jako pierwsze, bo zakończyliśmy. Diese Muster, der Körper, wo die Klauen, dunkle Mächte von dem Reptilien, alles. Und dann als Gegenmenschen, die Energie kommen rein und Gegenmenschen, die sind wie Krokodilen, andere Schlangen. Weil da die am letzten Treffen, Isabel hat gesagt, dass die Klauen, ja, von der Gottesquelle. Und da pytam się, w jaki sposób ciemne siły kradną wzorce ciała stworzone właśnie, bo tam jest cały, źródło boskie posiada całe archiwum wszystkiego, co jest stworzone wszędzie, w całym uniwersum. Chodzi o ciała fizyczne, o człowieka, o inne wyglądy, o zwierzęta, naturę i tak dalej. I tutaj się chcę dowiedzieć, w jaki sposób oni kradną. No, na Ziemi jest to samo. Też jedne narody kradną innym narodom. Chyba kopiują. Dobrze. I erste Frage, ja, Isabel? Also dieser Kristalltisch, Kristallstuhl ist ja schon hochgefahren. Ich habe mich jetzt gerade hingesetzt. Welche? Es ist auch wieder so ganz viele schimmernde Farben, also so, ja, wie das letzte Mal. Wyjechał akurat fotel dla Simone i jak od nas ostatnim razem we wszystkich kolorach wie Regenbogen, nie? Ja, genau, jak Regenbogen, no jak ten wszystkie tęczowe kolory bardzo błyszczące. Simone siada na nim, jest podłączona do odbierania i przekazywania informacji. So, was war jetzt die erste Frage? Kannst du das, wo ich habe dir erzählt heute nachts, meine, wo war ich, in welche, so war mächtig, das war sehr mächtig. Und dann die eine, so war wie Kirche und dann die, alle wie Kristallen, das war so Licht rausgekommen, aber das ist ein Priester ist reingegangen. Ob das nicht welche von den dunklen Mächten, irgendwelche,
Weiß ich nicht. Pytam się, bo jestem podróżnikiem czasu. Dzisiaj w nocy znowu byłam w podróży, pamiętam wszystko. I pytam się właśnie pierwsze Izabel, gdzie ja byłam, bo to było coś potężnego. Also Isabel sagt, diese Träume, das sind Ausflüge in die Welten, wo deine Seele praktisch schon mal war, also wo sie schon mal existiert hat. Odwiedzam światy, które, które ja znam i byłam tam i po prostu odwiedzam co jakiś czas inne światy, nazywa to Isabel. Dass du halt nichts erkenntest, einfach das, weil es sich ja auch weiterentwickelt hat. Mówi, że czuję się zagubiona w niektórych miejscach, dlatego że ja się cały czas rozwijam dalej i to idzie, to już jakby było nieważne. Byłam tam, potem po jakiś czas odwiedzam i mi to jest takie obce, nie? Ale rozpoznaję na przykład osoby tam czy coś, nie? Także całkiem obce to nie jest. Okej, okay. Vielen Dank. Mhm. Yeah. Dobrze. Przy okazji opowiem wam tą podróż. To jest niesamowita, jeszcze do siebie nie mogę przyjść, ale no dobra. Idziemy pierwszym pytaniem. Erste Frage, Isabel, diese, wie die dunkle Mächte klauen oder haben geklaut schon und nicht mehr klauen. Auf welche Art und Weise ist das passiert, dass die von Gottes Quelle dürften sie mitnehmen? Kopie. Dieses Klauen. Moment. Pytam się, w jaki sposób i czy jeszcze kradną ciemne siły właśnie wzorce, kopie stworzonych zwierząt, postaci, czy co tam, jak to się dzieje i w jaki sposób. Meint Isabel, das findet eigentlich immer, das findet jetzt halt direkt an der Gottesquelle statt, dass sie das von der Gottesquelle geklaut haben, sondern das findet dort auf der Planeten statt, wo ciekawa sytuacja, bo myślałam, że tam właśnie z tego archiwum ciemne siły wykradają właśnie kopie ciał na różnych planetach, nie z boskiego źródła bezpośrednio, po prostu no, to już teraz wiemy. Und es findet auch immer noch statt, also es ist nicht so, dass es abgeschlossen ist. Kradną cały czas, mówi Isabel. Sondern, das ist halt immer wieder stattfindet, wenn die dunkle Seite, die haben ja nicht selber erschaffen nicht selber genau Lebewesen, sondern diese Seelen, entweder unterdrücken sie die Seelen oder sie vertreiben die das Seelen. Das geht um die Seelen, die klauen die Seelen, weil die sind Kopie ja, von entweder vertreiben sie oder sie tun sie halt zu sich ranziehen und dann kann es halt auch passieren, dass die Seele halt zu den dunklen Seelen dann auch dazu geht. Genau. I teraz jest jeszcze lepsze wyjaśnienie, nie że kradną jakąś tam kopię czy wzorzec, tak jak myślimy na początku. To jest kradzież dusz, a każda dusza ma tą kopię ciała, tak, fizycznego, bo wraca się, jak człowiek wraca się w człowieka czy człowiekopodobnego, tak, czy zwierzęta. Oni kradną te dusze właśnie z kopią tego ciała fizycznego i kradną do dzisiaj. Nie mogą odstąpić, bo nie potrafią móc sami stworzyć. Odpowiedź od Isabel. Nieciekawie. Ja. Und ich habe jetzt halt auch gerade Isabel gefragt, wenn sie die Seelen vertreiben, die positiven, also wenn die dann praktisch das Lebewesen verlassen, was passiert mit den Seelen? Habe ich jetzt halt auch gefragt, weil normalerweise die Seele geht ja erst, wenn das Lebewesen stirbt. Mhm. Und das habe ich jetzt halt gerade gefragt, was mit der Seele passiert. Weil die vertreiben. Ja, sie können auch Seele vertreiben. Isabel mówi, czy jesteśmy tego świadomi, że ciemne siły potrafią z ciała fizycznego przegonić pozytywną duszę. Also Isabel hat mir das jetzt Zażycia. So erklärt, also es gibt ja einen Raum auch für positive Seelen, wo nicht gleich zu Gottesquelle kommen. No właśnie Isabel tłumaczy, że specjalna przestrzeń istnieje dla tych dusz wypędzonych z ciał fizycznych poprzez ciemnych. Oni nie chcą tych
tych dobrych, kryształowe dusze, to się nazywają, te, co nie mogą zmanipulować ciemni, to nie wypędzają z ciał. Jest specjalna przestrzeń, gdzie te dusze przebywają, zanim dostaną się do Eta. Und Isabel hat mir das jetzt ja gerade so bildlich gezeigt auf dem Bildschirm. I jest ekran otworzony, Simone to widzi też wzrokowo, jak to się odbywa. Also in diesem Zwischenraum, wo halt Seelen sich befinden, halt auch, gibt es auch so eine Art Base, wo solche Seelen sich Da die spüren dann keinen Körper dann mehr, den Muster haben verloren. Genau. Und, Moment, langsam. W tej przestrzeni, gdzie te dusze właśnie są prowadzone, te, które są wypędzane z ciał fizycznych, nie posiadają tej kopii tego ciała fizycznego. I tam jest specjalna baza, która... Weiter? Ja, und die Seelen haben in sich wie so ein Programm, dass sie diese Stelle finden. I te dusze, każda dusza ma program w sobie, że odnajduje, to jest zaprogramowane. Jak się mówi, dziecko się wysyłasz do szkoły, mówi, w razie jak się zgubisz, to idź tam, albo spytaj tego, albo jak pójdziesz nie tą drogą, to zrób to i to. Tak samo dusze mają ten program w sobie, tak? Że potrafią... Und dann sammelt sie sich praktisch dort an dieser Stelle, also an diesem Base praktisch. Das sieht aus wie so eine runde Kugel in diesem Raum. Mówi, te dusze gromadzą się właśnie w tej przestrzeni i Simone widzi, mówi, to jest potężna, jakby taka przezroczysta kula i tam te dusze tam docierają do tej kuli. Und dort werden sie dann aufgenommen und werden wieder vorbereitet, zur Gottesquelle zu gehen. I tam są właśnie przygotowywane te dusze bezpośrednio, właśnie bez tych kopii, do przeprowadzenia ich do boskiego źródła, do Etta. Ich habe jetzt gerade Isabel auch gefragt, ob das halt jede Seele von hat dieses Programm, wo es halt wieder zu diesem führt. Da sagt sie ja. Das Ding ist halt das, dass Seelen, wo jetzt von der dunklen Seite gefangen sind praktisch, wo sich dann dafür entscheiden, dann löscht sich dieses Programm automatisch. Also, wenn die entscheiden, sie zum Dunkle bleiben. Genau. No właśnie, Isabel przekazuje, że każda dusza ma program w sobie, żeby powrócić do domu tak zwanego. A te dusze, które sprzedały się, czy przeszły na ciemną stronę i one też tam dochodzą do tej przestrzeni, ale tam w tej przestrzeni mają reset informacyjny robiony, że nie trafią do boskiego źródła. Nie w tym momencie nie mogą tam wejść do Eta, bo one się rozstrzygnęły, żeby działać po ciemnej stronie i nie mają wejścia do światła. Na tym to polega. No, ciekawe informacje. Ja, jetzt ist mir halt gerade auch wieder eine Frage noch an Isabel eingefallen, und zwar wir hatten Simone es, rozmawia, pyta też tam sama. Dass die Gottesquelle auch noch, also von diesen dunklen Seelen ab und an welche nimmt und sie praktisch reinigt und wieder zur Gottesquelle holt. No wie das funktioniert dann, wenn sie doch nach diesem Raum finden? Oder wie das da funktioniert? Ja. Jetzt warte ich gerade auf die Antwort. Simone weil właśnie się pyta, bo niektóre dusze są po prostu jakby wybrane, że mogą dotrzeć do boskiego źródła. Tak? I Simone chce teraz wiedzieć, jak to się dzieje, że jak resetują w tych duszach i ci, które z ciemnej strony przechodzą, chcą do światła z powrotem. Also Isabel hat mir das jetzt gerade halt so erklärt, also diese dunklen Seelen praktisch, die haben ja auch, die entwickeln sich auch irgendwo weiter. Und manche von denen können mit dem, was sie tun, dann nicht mehr umgehen.
Und dann schwächt sich dieses ab, also dieses bösartig sein. Also, Izabel tłumaczy, dlatego oni wyłapują też te dusze, które przeszły na ciemną stronę. I to, co wykonują, to są ponad ich siły i po prostu już nie potrafią wykonywać tego, co miały wykonywać. Chodzi o dla ciemnych. I jak oni tam trafiają właśnie do tej przestrzeni, to wendizin dodwidi machen mitem dass sie machen reset oder wie in den also in Isabel sagt, das ist dann abgeschottet, also das ist auch wiederum ein Raum, wo es sehr abgeschottet ist, wo nicht in der Nähe von der Gottesquelle ist. Das ist potem są te dusze przesuwane do innego specjalnego pomieszczenia, jeszcze, że nie mają dotyku z boskim źródłem. Aber wie diese Neutralisierung i są neutralizowane te dusze. Funktioniert, sagt Isabel, das kannst du uns so jetzt nicht erklären, also das funktioniert. Das, mówi, tego nie będzie nam tłumaczyła, jak to jest robione, ale to funkcjonuje i cały czas to się dzieje. Aber es brauchen sehr lange Zeitraum. Ale also, mówi, że potrzebują bardzo długo czasu dla nas, jako człowieka tu na planecie, dla zrozumienia, że ten proces trwa bardzo długo, neutralizacja właśnie z ciemnej duszy, znowuż na świetlistą, żeby mogła trafić do Eta, do domu. Und Isabel sagt deswegen, also es werden viel mehr gute Seelen ins Schwarze reingezogen, wie das schwarze Seelen dann wieder zurückkommen. No i co jest do tego smutna wiadomość, że Isabel mówi, że właśnie bardzo dużo istot świetlistych więcej przechodzi na ciemną stronę, jak z ciemnej strony powraca do światła. To jest zła wiadomość. Also das war zu. Okay, das ja, jak patrzę się na ludzi, to ludzie są bardzo przekupni. Dadzą na wszystkie światełka się nabrać, na wszystkie błyskotki. I tutaj mamy, i o tym my mówimy właśnie. A da hast du noch eine Frage dazu? Ja. Frage. To teraz już wiemy, jak są kradzione wzorce, to znaczy się kopie, ciała fizyczne, kopie, że te dusze jako nagie dusze tam wracają z powrotem bez tych informacji w kopii z ciał fizycznych, tak? Dobrze. Wie entsteht die Energie von Gottes Quelle? Weil die ganze Zeit ist in Bewegung und neu wird erneuert. Wie das funktioniert? Pytam się, jak funkcjonuje ta energia w boskim źródle, że cały czas ona jest produkowana, przekształcana. Jak to się dzieje? Skąd? Das ist auch schwer zu erklären für die Menschheit. Also mówi, dla człowieka jest ciężko wytłumaczyć, mówi Isabel. Also das ist halt, sie hat mir jetzt nochmal diese ganz vielen Planeten, also von weit, wenn ich jetzt weit weg bin von der Gottesquelle, gezeigt. Pokazuje Isabel teraz na ekranie znowuż te boskie źródło. Eta z dużo, dużo planet wewnątrz. Und zwar dieser größte Planet, also diese Hauptstelle, die produziert, Zentrum. Also das Zentrum produziert, die das ist ja immer alles in Bewegung, diese pulsieren. Was ich największa ta planeta właśnie, to Zentrum źródła boskiego, tam, mówi, ona cały czas, ta energia pulsuje. Pulsowanie to jest jakby cały czas, to jest produkcja, to jest jakby cały czas jest w obrocie ta energia. Das ist ja das, was ich am Anfang gesehen habe, dieses Pulsieren von... To jest so wie Ewigkeit. Ja, genau. Also da kann auch nichts stören, sagt Isabel. Mówi, tej energii halt, nic nie zakłóci, nic nie może zakłócić, która cały czas, to jest wieczna energia. Ja. Nieskończona energia, o. Mhm. Ja. Okay.
ob immer noch die Attacken von Dunkle, warum die Dunkle möchten vernichten Eta? Czemu ciemna strona chce, atakuje i chce zniszczyć Eta, żydowskie? Also sie wollen ja eigentlich nicht zerstören, sie wollen ihn übernehmen. Odpowiedziała Izabel, oni nie chcą rozbić źródła boskiego, oni chcą przejąć źródło boskie. Weil sie selber ja nichts herstellen, bo oni nic nie potrafią, können. Oni nie mogą nic wyprodukować na ziemskie, nic stworzyć i oni chcą przejąć, żeby zacząć tam zarządzać. Sie wollen praktisch die Planeten selbst nach ihrem Vorstellungen kreieren. Ja. I w ich planach jest dostać się, przejąć Eta, dostać się do wewnątrz, przejąć wszelkie planety to tam istniejące i je przemodulować na to, co oni chcą, żeby jak mają funkcjonować. No, to aprovecie. Na zdrowie, całym uniwersum. Hmm. Ja, also die wollen sich eigentlich ja ein eigenes Universum. Aber diese Energie, welche ist in den Gottesquelle, können die aushalten, die dunkle Mächte, dass die vernichten, doch dunkle? Pytam się, przecież jak oni chcą dostać do Eta, przecież ta energia ich zabije. Isabel sagt, so weit tun die sich gar nicht denken, die die no, gady są głupcami. Mówi, oni nawet nie myślą o tym, że ta energia ich zabije. Also so weit sind die eigentlich noch gar nicht, dass sie das neutralisieren könnten. I oni nie mogą po prostu nawet wytworzyć tego, żeby zneutralizować własne energie, żeby ich ta boska energia nie zabiła. Weil sie halt auch noch nicht die Informationen haben. Sie wollen ja die Informationen haben, wie das alles funktioniert. Oni dopiero chcą te informacje mieć, jak to funkcjonuje ta energia, ale są za głupi na to, żeby pomyśleć do przodu, że ich to zabije po prostu. No, dobra. Rowerzysta dorwał się do Porsche, nie? No, i wylądował. Dobra. Informacje za informacjami. Ist noch etwas? Ich möchte, dass können wir Besuch erstatten, auf welche Planet, welche wird dort drin, welche wird für uns Menschen interessant. Pytam się, czy możemy odwiedzić jakąś planetę tam wewnątrz, w Eta, która dla nas człowieka by była no, interesowna. Wie meinst du das jetzt? Eine Zivilisation dort besuchen und so von den wo kannst du, können wir begrüßen und gucken. Also, das muss vorbereitet werden, sagt Isabel. Isabel mówi, że musi to być dogadane. Tam nie możemy po prostu wleźć, no, zapukać i masz sól dla mnie. Jutro ci oddam, nie idzie. To musi być Vesus, Veredig bitten Isabel, welche Zivilisation möchte uns dann einladen oder zustimmen. Das können wir besuchen. Mhm. Ja, gut, das muss halt. Ja, das no, już Vesus i Isabel wiedzą moją prośbę, także zobaczymy, jaka planeta, jaka cywilizacja będzie chciała z nami rozmawiać, czy się. No, ale na pewno tak się stanie. Schaffen, okej. Okay. Czemu atakują Eta znamy? I teraz gehen wir auf die Erde. Gehen wir auf Prominente. Was sind das für Menschen? Die reden wir von Prominenz. Simone weiß welche, von Regierungen, Prominenz und so weiter. Was sind das für Gestalten? Welche brauchen menschliche Blut nehmen in sich. Das rede ich von Adenochrom. Ob die sind genetisch verändert, das sind nicht reine Menschen, weil das ist unmöglich. Pytam się, moment, muss. Pytam się, wracamy na Ziemię. Pytam się o prominentów, o tych rządzących i wszystko. Prominent to jest jedna banda. Dlaczego oni potrzebują ludzkiej krwi, Adenochrom tak zwany? Czy to są jakieś zmienione genetyczne, jakieś
istoty, o co tu chodzi, nie piją zwierzęcej krwi, tylko ludzką. Nicht von Tiere, nur von Menschen, von eigene. Bitte um Antwort. Czekam na odpowiedź. Also Isabel meint, das ist halt so, wir hatten es ja vorhin, dass die Seelen von der dunklen Seite andere Seelen aus Körper verbannen können oder halt unterdrücken können. Przypomina Isabel przed chwilą przekazała, że ciemne siły wyganiają dusze ze światła, z ciał fizycznych i przejmują je energię od ciemnych, ciała fizyczne. No to już jesteśmy troszkę dalej. Also Isabel sagt, also meistens eine Seele wird verdrängt, wenn sie sehr jung ist aus mówi i udaje im się bardzo szybko przeganiać te dusze ze światła, młode dusze, jeszcze niedoświadczone. Also heißt, ciała fizycznego. Wenn Mensch ein Kind ist oder so, kommt, wenn da eine dunkle Seele kommt, kannst die Seele verdrängen. Wenn es jetzt beim Erwachsenen ist, ist es meistens, dass es unterdrückt wird. Mówi, w dziecięce ciała fizyczne mogą szybko przegonić tą duszę z ciała fizycznego. U dorosłych to oni mogą te ciemne siły, te energie, po prostu tą duszę wewnątrz ciała fizycznego mogą ją unterdrücken, jak to się mówi, zaszantażować, ucisnąć. Und wenn halt, pod siebie, jak to się mówi? Das so ist, haben diese also Personen oder Leute irgendwelche, ja, so wie du sagst, menschliches Blut trinken ist ja nicht normal als Mensch selber, haben die Gelüste einfach nach diesem. Wie soll man das ausdrücken? I dlatego, wie alkoholika. Genau, so wie alkoholika. To ja powiedziałam jak alkoholicy. Po prostu te ciemne dusze zachowują się jak alkoholicy. Oni są żarłoczni krwi. I właśnie się, dziwi się, że znasz piosenkarza, aktorkę, dowiaduje się, że ludzką krew potrzebuje, tak? To właśnie są te ciemne siły w tej, jako te dusze są ciemne i one potrzebują tego, to jest ich posiłek. I dlatego popatrzcie, ile jest tych ciemnych. Przecież to jest cała organizacja, to jest całe, to jest massenweise sind es Simone. Ja, ja, es gibt ja auch sehr viele verdunkle Seelen. Bardzo dużo, i mówi Isabel, bardzo dużo jest właśnie ciemnych dusz tutaj w ciałach fizycznych. Bardzo, bardzo dużo. Ist mehr als der von Licht. Ja, weil halt die Lichtseelen, die gehen ja gleich nach der Geburt eigentlich, oder werden, ja, in dem Zeitpunkt, wo es halt geboren wird, rein oder kurz vorher. Und schnell verjagt. Je nachdem. Also schnell würde ich nicht sagen. Dann mówi Isabel, że w tych ja mówię o czasach, od dłuższego czasu, może od wieku, wieków, nie wiem jak to nazwać, u nich czasu nie ma, w przestrzeni czasu, że zwiększyło się tu na Ziemi wyganiania z ciał fizycznych nawet po porodzie dusz ze światła i od razu obejmują, dlatego mamy większość ciemnych tu na Ziemi jak tych świetlistych. A noch das wegen eben durch diese Impfungen, diese Vakuna, durch diese Vakuna, auch noch mehr, die verändern die Menschen genetisch, dass die Seele schon, dass sie durch die Vakuna, dass die Seele sich... ist auch wie unterdrückt, also es ist halt, viele Faktoren können eine Seele unterdrücken. Właśnie mówię, pytałam się o tą Vakunę. Tak, o to dobrodziejstwo za darmo, co zostało ludzkości dane, mówi, że właśnie poprzez tą wakunę, że ta dusza jakby się ściągnęła w sobie, ta ze światła, a i ciemni zarządzają tą duszą. Also es ist halt auch so, es ist ja nicht bloß das von różne czynniki wykorzystują, żeby... Vielleicht durch Impfungen oder halt jetzt durch
Gerade hatte ich so einen Mund. Es ist ja auch dużo, dużo faktorów jest, używają, czy wymyślają, czy używają, jak to dużo faktorów używają ciemni, żeby przejąć nasze ciała fizyczne, człowieka. Also jetzt nochmal. Also es kann auch durch das Erlernte, was der Mensch lernen tut in seiner Jugend, die Seele unterdrückt werden. Also es ist alles miteinander verwoben. I mówi, i tak trzeba, nie jest tutaj na Ziemi powstało to, na planecie, to też przez ciemne siły, o tych kataniarzach, tu już nie będę, bo mi się żygać chce ten temat, że edukacja dziecka małego już, tak włożyli edukację, że już jest ta dusza, ma gówno do powiedzenia, jak to się mówi, poprzez edukację, zmuszanie właśnie jakiś stopień, dostał jakiś dyplom, jakie to tamto, właśnie, ale dusza nie rozwija się, kim jest i czym ma być. To jest też ciemni załatwiają. Also Isabel meint halt, wenn die Menschheit neutraler wäre und nicht so viel nicht immer so emotional wäre, dann würden sie mehr auf ihre also auf ihre Seele hören, auf das Innere, was in ihnen drin ist. Isabel jeszcze raz tłumaczy. Jak człowiek może się, ta dusza, wyprostować w ciele fizycznym, jak nauczy się być neutralnym, tak, odłożyć jakiekolwiek emocje, bo każda emocja właśnie to jest radość ciemnych, emocje radości jest coś innego, ale emocje to jest gniew, to jest nienawiść, zachłanność, wszystko co jest w złym, tak? Żeby to odłożyć i zneutralizować siebie, wyciszyć, ta dusza się wyprostowuje w ciele fizycznym, zajmuje znowu swoje miejsce. Ale czy tak jest w tej chwili? Czy da radę? Chyba nie. Aber das ist ja eigentlich auch, sagt es aber, die Aufgabe vom Menschen, um sich weiterzuentwickeln, dass er halt erlernt. I te dusze wiedzą, jak schodzą w ciało fizyczne, tu na Ziemi, oni wiedzą o tym, że oni tu po co przychodzą, z jakimi zadaniami, z jakimi zaciekaniami, no bo każdy tam dąży do czegoś, tak? Jesteśmy odkrywcami. Mówi, wie o tym i wiedzą o tym, żeby nie dopuścić właśnie do sytuacji takiej, w jakiej się ludzkość znajduje. Nienawiść, wojny, złość, kraść, bić, nienawidzić i tak dalej, nie? To właśnie, a to dusza wie przed zejściem, tylko edukacje już do tego przygotowały, że na swoje ścieżki wprowadzają też, ale dużo dusz nie da się zwieść, ja się nigdy nie dałam zwieść. Dla mnie kataniarz to jest kakelake, jak to się nazywa, ta, co łażą, karaluch, mogę go znieść i każdego propagandora, który zwodzi ludzkość i sekty, nie sekty, to dla mnie są gnidy, to za mało powiedziane, ale ja nie dałam się zwieść i wiele z nas tutaj. Dlatego jesteśmy, istniejemy, a reszta to was halt ist, dass wenn man mogę. Halt da neutral drauf guckt, dann erlernt man das Positive und was negativ ist. Jak się zostaje neutralnym, to doświadczasz negatywnego, pozytywnego, ale zostajesz neutralnym, bo chcesz tego doświadczyć, chcesz zobaczyć, jak to funkcjonuje. Ja też przeszłam dużo złego w nawiasie, ale mogę za to podziękować, bo nauczyłam się z tego, czy doświadczyłam, że tego bym w życiu nie chciała i nie przyjmę tego. I doświadczam pozytywne i to pozytywne góruje u mnie. Tak. A co pozytywne jest? Miłość. Sehr interessant. Ja, vor allem auch halt deswegen sind ja auch fremde Zivilisationen da, um das zu beeinflussen oder zu erlernen, weil so wie auf der Erde ist halt woanders nicht. Also das. Mówi, dlatego halt dużo z innych układów słonecznych, z innych uniwersach chętnie schodzą na takie planety jak Ziemia, bo w tym chaosie to mało doświadczysz gdzie indziej.
oni chcą to zobaczyć, po prostu chcą doświadczyć chcesz iść się zabawić, chociaż nie lubisz tańczyć, ale wleziesz w to towarzycho i napatrzysz się jak ty inna. I może i ty zatańczysz przy tym. Także, oj, ile informacji. A ten skok na ziemię. Dobra, robię przeskok, bo ja muszę porozwijać tematy. A co do schajsta stize, ben is me dunkle energien in the Menschen hier, jetzt auf die Erde. Das heißt, deswegen die neue Aufgang, also auf die Erde, auf die neue Erde, so wenig Prozent, 17% wird übergehen. Deswegen. Pytam się, czy dlatego, teraz ja zrozumiałam, dlaczego mieliśmy przekazane parę razy, że 17% przejdzie ludzkości, also tą nową przestrzeń. Teraz rozumiecie dlaczego? Das Ding ist, also czystość tylko przejdzie. Die Gottesquelle will halt so viele Seelen wie möglich wieder zurückbekommen oder wieder haben. Źródło boskie Etta chce pragnie jak najwięcej dusz do światła z powrotem. Aber erst gehen halt praktisch die Seelen, wo können, also rein. Ja. Ale tylko czyste. Das sind halt nicht wirklich so. Czyste Dusche. A was ist mit dieser Dunkle? Przepraszam. Ja, das ist ja das. Sucho jest, powiem gorąco mam. Dass die halt diesen, was die Gottesquelle halt schon die ganze Zeit immer probiert, die dunkle Seele wieder zu reinigen. Das ale cały halt czas Etta pracuje na tym, das Technologie, wo die haben. Ja, aber die ist da zu begreifen. Das ist potężna technologia, my tego nie pojmiemy, mówi. Przepraszam, Stani mi podaje wodę, muszę łyka zrobić, bo dziękuję. Grazie. Es wird jetzt halt wirklich erst, wenn man so sieht, ein kleiner Teil. To cały czas w częściach są te dusze oczyszczane, ale to jest potężny proces. Und dann mit der neuen Erde, ja, da hatten wir das von die Tiere werden, die in den Menschen gehen, ja, die Seele, das sind Seelen, ja, auf die neue Erde. Ja, klar. Und also es werden, also von den Tieren ist ja, sagt Isabel, einfacher, rein, dass sie auf die neue Erde gehen. Und dadurch, dass halt sehr viele von der menschlichen Seele noch nicht so weit sind. Mówi, że dla zwierzęta przechodzą cały czas w nową przestrzeń, tam odnajdują się od razu na tej nowej ziemi, bo to są czyste, niezabrudzone, niezakażone. Chodzi o działanie i myślenie, tak człowiek to jest, dlatego że zwierzęta przechodzą, no oprócz tych gadzich, nie? Ale człowiek, mało człowieka przejdzie, mówi, bo to musi być czyst, musi być czystości po prostu. Dürfen dann halt die tierische Seele halt no i potem będą te dusze, które zamieszkują zwierzęce ciała, będą wracać się w człowieka, tak? W ludzkie ciała, także tu tam nie ma z tym problemu, nie? Ja, und ich habe gerade Isabel gefragt, ja, aber wenn weißt du, so viele tierische Seelen, Menschen gehen, dann gibt es ja weniger Tiere dann auf der neuen Erde. Und dann sagt die Isabel, deswegen ist ja dieser ganze Prozess, wo diese Seelen, wo frisch in Anführungszeichen gefangen worden sind, von der dunklen Seite halt gereinigt werden, dass es weg ist. Also, aber es kommt halt nur Zeit. Also, przez to Izabel tłumaczy, że, bo Simone mówi, no jak tam dużo dusze będą ze zwierzęcych ciał przechodzić na ludzkie ciała, bo dusza jest duszą, myślę, że będzie jako wilk się tam, człowiek będzie wilkiem, nie, to jest energia, to jest dusza, która doświadczała w ciele zwierzęcym, a teraz ma prawo, ale będzie przez to mniej zwierząt tam, jest mniej zwierząt w tej przestrzeni, zwierzęta przechodzą. A potem będą się wracały w ludzkie ciała. Także człowiek się tam rozprzestrzeni, ale zwierząt nie będzie dużo.
No, to na tyle. Ale zauważyłam tu, że właśnie też, no Stanie, widziałeś, ani już się koty nie rozmnażają, nie? Te dzikie. Mieliśmy tylko jednego, żeśmy wychowali Oli z zeszłego roku. Coraz mniej jest właśnie populacji zwierzęcej tutaj zauważalne w naszym zasięgu. Teraz wiem dlaczego. Już tam, ja, noch etwas. Ja. Also, ich hatte es aber gerade nicht, das ist doch noch eine Frage. Mhm. Aber auf die neue Erde, das sind die Kopien. Das sind alles Kopien, so wie hier, alles ist, ne? Ja, die Kopie, halt, Gebäude, alles, ne? Genau, so aus wie jetzt hier. Mhm. Halt auch, es kommen dann halt Veränderungen dann auch noch dazu. Ab neue. Ja. No właśnie, Izabel jeszcze raz to powtarza, że tam, gdzie się, ci co przyjedą, gdzie się tam odnajdą, mówię przejdą, wzniesienie, to jest nowa przestrzeń, odnajdą się w tym samym otoczeniu, w tym samym budynku, tylko to będzie wszystko nowe, ładniejsze, lepsze i doskonalsze. Also was Isabel halt noch sagt, die Seelen werden sich dort wohlfühlen und die werden sich auch wiederfinden. Also die mówi, od razu się odnajdziesz u siebie, tak? Tylko, że to będzie czyste, nowe, tak by odbudowane, zregenerowane, tak? Ale nie zabraknie ci niczego, nie odnajdziesz się w lesie czy w dżungli jakiejś, jak myślisz. Nie, nie, to jest twoje otoczenie, to jest kopia, przechodzi, jest, tam już jest to wszystko, jest to tylko jeszcze ty musisz przyjąć twój czas i kolejność tego przejścia. Nie wiem, czy na ten moment zakończymy, czy jeszcze są jakieś pytania. Stanie, masz jakieś pytanie? Może chwilowe, ja to sprawdzę. Masz jakieś pytanie jeszcze? Czy zostawiamy to na następną? Pies się już też dobija. Także Simone, werden wir Schluss machen? Mm-hmm. Wir werden jetzt Schluss machen, wahrscheinlich, ja? Ja. Okay? Okay. Dobra. Ja, liebe Grüße von der Isabel. Pozdrowienia od Isabel i bedanke mi herzlich. Przygotowujemy się na następną podróż. Mój pies już też chce wejść. To, co słyszycie. Grüße. Ja. Yeah. Etta grüßen wir alle. Und hoffen wir in das Beste, ja? Na dalsze pytania będziemy mieli odpowiedzi na następnym spotkaniu już z Izabel, żeśmy się pożegnali. Simone już też ochrona jej troszeczkę jest lepsza jak ostatnio, bo ja teraz ja kończę. Okay. Bo muszę być przygotowana o tym. Ich versink jetzt gerade in dieser bläulichen Energie. I już są w tej błękitnej energii i już cofają się. Dobra. Ich bin jetzt wieder auf meinem Wohlfühlplatz. I Simone już jest z powrotem przeniesiona na jej miejsce, tam gdzie ona jako pierwsza się odnajduje. Kochani, dziękujemy za wysłuchanie. Mój pies się dobija potężnie. I zapraszamy na następne informacje. Mam nadzieję, że idziemy głębiej i głębiej i rozumiemy więcej, jak do tego momentu. Zostańcie, kochani, zdrowi. Namaste. Do usłyszenia i zobaczenia.